Siemanko, witajcie w drugim sezonie Wiejskich Lat. Nastała wiosna, no i cóż, robimy początki w magazynach. Tata już trochę posprzedawał zboża, w sumie to większość, która była. No i jednocześnie teraz akurat tam sobie dogadał taki kontrakcik na ziemniaczki, które jeszcze też nam zostały. No i dzisiaj Star wyruszy w podróż z kartoflami do skupu. W zeszłym roku ziemniaki obrodziły, no i jednocześnie jeszcze też troszkę więcej zasadziliśmy, także było więcej niż zazwyczaj. No i trochę nam tego towaru zalegało, no ale na szczęście właśnie tata ogarnął skup, żeby tutaj jeszcze odstawić i będziemy mieli porządeczek, no i troszkę pieniędzy, bo tata też ogarnął sobie taki temat, że jak pojedziemy dzisiaj sprzedać ziemniaki, to przy okazji wstąpimy kupić nawóz, no bo już tutaj wiosna pełną parą się zaczyna, no i trzeba ruszać z nawozikami. Kartofelki były ładowane 30, sprawnie robota poszła, czekam na tatę i będziemy spinać stara z przyczepą. No, wszystko mamy gotowe do wyjazdu, nakrywać plandeką tego nie będziemy, bo się nie opłaca na te parę kilometrów. Synek, ty jak chcesz jechać ze mną, to weź się trochę cieplej, ubierz i czapkę załóż, bo najgorzej to się wiosną przeziębić, teraz to jeszcze pogoda zdradliwa. Dobra tata, to idę jeszcze po kurtkę i czapkę, tylko nie jedź beze mnie. Nie bój, nic, nie pojadę. Przy okazji przypomnę kochani, że przedsprzedaż Farming Simulator 25 trwa i już teraz zachęcamy do zakupu z naszym kodem partnerskim widocznym na ekranie. Wszystkim, którzy już robili zakupy z tym kodem, serdecznie dziękujemy. No kartofle już wykiprowane, to teraz i no na wagę się tarować, wziąć kwity i można jechać dalej. No szczerze powiedziawszy tato, to aż jestem ciekawy, ile żeśmy przetargali na skup. Zaraz się wszystko na wadze okaże, synku, wsiadaj, jedziemy po rozliczenie. No i my już jesteśmy na składzie, mamy już załadowany nawóz, jesteśmy teraz tutaj pod rampą, bo jeszcze będzie jakiś tam oprysk ładowany bodajże, coś takiego, coś tam tata już zakupił, bo patrzy po polach, że jak tylko pogody się ustabilizują, to trzeba będzie już pryskać zboża o zimę oczywiście. Ale wszyscy już wiosnę poczuli, bo co chwila ktoś podjeżdża po nawóz, nie po nawóz, no mają tutaj ruch w interesie, nie powiem, że nie. A jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, to jeszcze troszkę nowych nabytków przez zimę doszło. Ogólnie będę je pokazywał po kolei i tak stopniowo, że tak powiem. Nie będę od razu wszystkich asów z rękawa wyciągał. No dzisiaj pierwszy nowy nabytek będzie na pewno na odcinku zaprezentowany. No na tą nową siewkę to powiem ci synku, że towaru wchodzi, nie to co na tego naszego kosa starego. Fajna okazja się trafiła i dobrze, że my kupili, oby tylko dobrze to chodziło, no ale powinno, bo zrobiłem porządny przegląd i nie widać mankamentów jakichś. Nie no tata, myślę, że nie ma co się martwić, bo to od pana Bogdana kupione, on ma naprawdę porządne maszyny. Zadbane, nie tak te inne nasze rolniki, że naprawdę takie ruiny w sumie stoją u nich na gospodarstwach. A tutaj wszystko elegancja, Francja i zauważyłem, że pan Bogdan to chyba by nie oszukał, a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, dobre chłopisko z niego, więc dlatego to, co nam się przyda, to wolę od niego kupić, bo wiem, że mogę mu zaufać. Nic, koniec tej debaty, jadę na rzepak sypać nawóz, a ty weź się i worki po nawozie pozbieraj, bo wiatr zaraz po całym podwórku je porozpieprza. No i zobaczcie widzowie, jaki ładny nowy nabytek. Naprawdę rozsiewacz godny podziwu, duża pojemność, duży rozrzut. No i to nie to samo co koz, zupełnie inny system pracy przy tym rozsiewaczu. Kurczę, bajunia. Coś się stało, żeś do mnie na pole przyjechał? Nie, nic się nie stało tato, tylko tak postanowiłem się trochę rowerem wybrać na przejażdżkę. No i mówię przy okazji, zobaczę jak ci idzie robota. Robota idzie luks, a przy okazji mam dobrą wiadomość, te zarośnięte pole za mną będziemy dzierżawić. Parę minut temu Mietek do mnie przyszedł i się pyta, czy nie chce tego wziąć, bo szkoda, żeby kolejny rok leżało odłogiem. No kurde, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony ile to będzie roboty, żeby to pole do kultury doprowadzić? Oj tam nie gadaj, glebogryzarką się to pierw przemieli naszą, a potem zapierdzieli pług po ramę i porządek od razu się zrobi. Chyba tu owies strzelimy na pierwszy rok, powinien sobie poradzić na spokojnie. Jedynie, że daleko od domu, no i kombajn będzie się kawał musiał tu tłuc. Plus jest taki, że ładny kawałek pola tutaj. No jest kawałek, nie można powiedzieć. No i przy okazji chyba tutaj ziemię też dosyć dobre, bo na tym naszym kawałku ziemia jak tralala. A tutaj praktycznie przez miedzę, więc też powinna być gleba jak najbardziej spoko. Tylko trzeba będzie ją po prostu do kultury właśnie doprowadzić i będzie oddawać moim zdaniem. Postanowiłem przespacerować się troszkę po tym nowym kawałku dzierżawionym. No i faktycznie jak to przepierdzieli grebogryzarką, potem pługiem przeorze, to powinno być git, a potem już w drugim roku będzie nieco lżej. Też jakieś opryski pójdą, nie opryski, to te chwasty wytępią. Co prawda jest tutaj 3 km od domu akurat do tego pola, ale mamy tutaj już swój kawałek, niecały hektar, więc łącznie jak to wszystko będzie obrabiane, to się będzie opłacało.